świat uczy się stosowania i rozumienia komputerów, uznając informatykę za klucz do nowoczesności, za klucz do dobrobytu. Czy tak pojmujemy tę sprawę także u nas w kraju? Czy komputer stał się już u nas artykułem pierwszej potrzeby? Gdyby Amerykanie skazali na śmierć cywilną Gatesa z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn, byłoby to mniej więcej równie absurdalne, jak to, co zrobiono z dziełem Jacka Karpińskiego w Polsce. Na pewno był to geniusz. Geniusz, który widział tylko, miał wizję tego, co tworzy i był tym absolutnie przejęty, natomiast inne sprawy już w ogóle nie wchodziły w grę, tym się nie interesował. I gdyby Karpiński jakby znalazł się w takiej sytuacji człowieka związanego z silnymi grupami partyjnymi, jego te pomysły miałyby szerszą drogę realizacyjną. Miałem się urodzić na Mont Blanc. Tam jest taka mała chatka, Courmayeur chyba się nazywa. No i tuż pod szczytem Mont Blanc miała mnie urodzić. A to był wariacki pomysł zupełnie. Mama i ojciec, zresztą spotkali się w górach, w Tatrach. Dla nich góry to było coś wielkiego. Wspinaczka, chodzenie po górach, zdobywanie nowych szczytów. Mama była łączniczką marszałka Józefa Piłsudskiego, osobistą łączniczką. Ojciec był konstruktorem lotniczym. Wynalazł dolnopłat. Samolot, który skrzydła ma pod kadłubem, a nie nad kadłubem. No powiedzieli, że to nie da się zrobić, ponieważ samolot się przewróci w powietrzu. 3 lata później Niemcy zrobili taki samolot. Zginął w Himalajach w 1939 roku na Kirsuli. Lawina zasypała obóz. Jak kończyłem maturę, to zastanawiałem się, co robić w życiu. Ja bardzo lubię muzykę i chciałem być kompozytorem, ale również chciałem być elektronikiem albo chemikiem, bo te rzeczy wydawały mi się o dużym potencjale wynalazczym. Zaimprowizowany wykład o cybernetyce dla dosyć niecodziennego audytorium. Przywódcy partii i państwa nie tylko od jubileuszowego święta interesują się żywo rozwojem nauki i techniki. Dostałem angaż do Polskiej Akademii Nauk, do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki. Pracownia dostała zlecenie od Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, żeby zrobić urządzenie do pomagania prognozy pogody. Zrobiliśmy maszynę matematyczną. O 10% prognozy się poprawiły. Później zrobiłem urządzenie znowu matematyczne do rozwiązywania równań różniczkowych AKT1. To była pierwsza tego rodzaju konstrukcja na świecie w ogóle. To było w 1957 roku. Nadrobiliśmy zacofanie pokoleń. Staramy się dotrzymać kroku tym, co przodują. Budujemy już całkowicie w kraju maszyny matematyczne, zwane popularnie mózgami elektronowymi. AKT-1 i Beta. Jego największe osiągnięcia były w czasach realnego socjalizmu, czy też komunizmu w Polsce, centralnej gospodarki, centralnie sterowanej gospodarki. Jak patrzymy na jego wynalazki, czy później na odbiór tych wynalazków w świecie, to musimy przyznać, że rzeczywiście w wielu przypadkach wyprzedzał konstrukcję maszyn budowanych gdzie indziej. Trafił na okres bardzo trudny dla takich indywidualności, jaką on był, jaką jest. Jeżeli był rozczarowany, to tego nigdy nie pokazywał. To był człowiek twardy, który, żeby nie wiem co się działo, zawsze był uśmiechnięty, zawsze był zadowolony i zawsze patrzył pozytywnie do przodu. Zawsze wierzył, że jeszcze coś się odmieni, że on jeszcze coś w życiu zrobi. UNESCO ogłosiło konkurs młodych talentów. Zgłoszonych było 200 kandydatów z całego świata. Specjalna komisja
egzaminowała tych kandydatów, żeby wyłonić 6. Tak się złożyło, że akurat ja byłem wśród tych 6. Każdy mógł wybrać sobie dowolną formę dalszego kształcenia. Ja wybrałem Computational Laboratory w Harvardzie, no bo tam wtedy badania nad komputerami, a szczególnie nad sztuczną inteligencją, która mnie żywo interesowała, były najbardziej zaawansowane na świecie. Nie chciałem zostać, aczkolwiek byłem namawiany bardzo, bardzo, bardzo. Pozwolili mi pojechać do Centrum Badań Naukowych dla Armii i Rządów Stanów Zjednoczonych. I to było niesamowite zupełnie, bo tam nikogo nie puszczali. To było ściśle, absolutnie ściśle tajne. I mnie tam pozwolili, no oczywiście zrewidowali, dodali obstawę niesamowitą. Powiedzieli, żebym się tam bardzo nie oglądał, ale pokazali mi bardzo wiele rzeczy ciekawych bardzo. Mianowicie, jak oni pracują nad sztuczną inteligencją. I później ja dałem im mój wykład na ten temat. I muszę powiedzieć, że szef tego laboratorium powiedział, wie pan co, ma pan rację. Zmarnowaliśmy parę lat. To była duża satysfakcja. Szał mikrominiaturyzacji ogarnął elektroników. Co zwykły, przeciętny śmiertelnik może spodziewać się od mikroelektroniki w przyszłości? Wydaje mi się, że tutaj trzeba by powiedzieć od razu o rozwoju cywilizacji. Jak na wynalezienie koła trzeba było tysięcy lat, później na wprowadzenie maszyny parowej trzeba było kilkadziesiąt lat, na wprowadzenie komputerów trzeba 20 lat, a nie wiadomo, jak szybki będzie postęp za lat 10. W każdym razie musimy jak najszybciej myśleć w tej chwili o tym, ażeby przyspieszyć nasz rozwój i gonienie czołówki światowej. Najpierw usłyszałem o tym, że jest ktoś, kogo ściga i prześladuje profesor Stefan Węgrzyn. I w tym momencie zainteresowaliśmy się ofiarą, ponieważ Węgrzyn nie cieszył się specjalnym uznaniem grona popularyzatorów nauki. Odnaleźliśmy Jacka Karpińskiego już jako konstruktora Kara 65 w piwnicach Instytutu Fizyki. Dyrektorem tego instytutu był pan profesor Pniewski. Wspaniały człowiek, no, prawdziwy taki naukowiec. Zapytał, bo mamy duże trudności ze współpracą z CERN-em. Otrzymujemy olbrzymie ilości materiału, zdjęcia, zderzeń elektronów, neutronów i tak dalej. I my to ręcznie robimy i nie jesteśmy w stanie w ogóle tego zrobić. Ja mówię, dobrze, to ja zrobię taką maszynę matematyczną. To było w 65 roku. Dostałem 7 etatów i miejsce w piwnicy. I w ciągu 3 lat zrobiłem karę 65. Przy okazji było wielu wrogów, wielu niedowiarków. Były nawet anonimy, które dostawali sponsorzy, panowie, szczególnie pan profesor
Pniewski, że to jest hochsztaple, że nic z tego nie wyjdzie i tak dalej. Ten KR-65 był zbudowany zupełnie inaczej niż wszystkie inne maszyny na świecie. Bo ja naprawdę nie wiedziałem, jak się buduje komputery. Ale zanim Karpiński skończył tę maszynę, to w głowie miał już coś innego. Miał pomysł na taką maszynę, żeby mogła się zmieścić w małej walizeczce. I zaprojektowałem taką maszynę, którą nazwałem K202. Nie, tak. Jeszcze raz? Jeszcze raz, tak. Te szpile były w dziwnym momencie. Początkowo się nie pojawiały w ogóle. No to chyba jesteśmy na kropie. Ale ta szpila może być. Ona ma prawo być. Czy ona jest przed, czy po tym impulsie? Ona jest przy tym impulsie. A, no to jest właśnie to. To jest właśnie to, co szukamy. Ludzie nie tyle dbali o pieniądze, co cieszyli się, że mają wspaniałą, ciekawą pracę. I pracowali bardzo często nie 8 godzin, tylko 10-12 godzin. A jak kończyliśmy, tośmy spali w ogóle w zakładzie, w śpiworach. Pracowaliśmy bardzo często do późna w nocy, przez całe dnie. To później już nastąpiła taka sytuacja, że zawsze ktoś gotował jakieś jedzenie i przynosił jakiś obiadek, żeby nakarmić zespół i Jacka, głównie Jacka Karpińskiego, który nie miał czasu wyjść na jedzenie. On był autentycznym przywódcą i żeby cokolwiek się udało w życiu, to musi być zawsze, musi być ten przywódca tego stada. I ten zespół był tak właśnie zintegrowany, że nawet wakacje spędzaliśmy razem. Prototyp pokazaliśmy na targach poznańskich. Pan pierwszy sekretarz Gierek wraz ze świtą całego rządu z panem premierem Jaroszewiczem i ze wszystkimi ministrami zwiedzał te targi, zatrzymał się przy naszym stoisku i rozmawiał ze mną przez 15 minut, co było odnotowane we wszystkich annałach. Zapytał, czy rzeczywiście doprowadzimy do produkcji tego, a ja wtedy zapytałem, a pomożecie? A on powiedział, pomożemy. A pamiętam pewien nastrój, nawet gmachu kasę, jakiegoś takiego, takiej nadziei, że może to jest to, że może coś ważnego, polskiego pojawi się w dziedzinie technologii, w jakiś wynalazek, że czymś się wyróżnimy w Europie. Te jego maszyny K202 wykonywały bodajże 1 000 000 operacji na sekundę. One były szybsze niż pecety w 10 lat później. To jest coś niesłychanego. Jak ja nazwałem to, że to jest system K202, nie maszyna, nie komputer, tylko system K202, to pan dyrektor Huk żachnął się. Jaki tam system? Nie można tutaj systemu. Jedyny system, który obowiązuje nas, to jest system jednolity system Układu Warszawskiego. Ariady, to jest system. W centrum koordynacyjnym jednolitego systemu czas odmierza dni przed premierą Riada. Kraje socjalistyczne zespoliły swoje wysiłki. Podjęły współpracę międzynarodową w ramach RWPG, tworząc jednolity system elektronicznych maszyn cyfrowych. Jednolity to znaczy zgodny pod względem konstrukcji, technologii i oprogramowania wszystkich projektowanych komputerów, urządzeń i programów. We Wrocławiu, tak jak w Dreźnie i Czakowicach, Mińsku i Sofii, powstają pierwsze komputery jednolitego systemu. K202 był przedmiotem całej kampanii, no, skreślającej jego istnienie. W momencie, kiedy już pracowało, jeżeli dobrze pamiętam, paręset sztuk wyprodukowanych i użytkowanych w różnych miejscach kraju, niejaki towarzysz Werewka tłumaczył mi, że nie ma takiego komputera. Ja mówię, towarzyszu Werewka, siądźmy do samochodu, pojedziecie do miejsc, gdzie ten komputer pracuje. Jeżeli umiecie pracować z komputerem, to sobie siądziecie i popracujecie. I
przekonacie się, że to jest co więcej znakomity komputer, a nie tylko, że w ogóle działa taki komputer. Nie, nie ma takiego komputera. Mówię wam, towarzyszu Bratkowski, takiego komputera po prostu nie ma. Zapamiętajcie to sobie. Warszawa. Największy w kraju ośrodek naukowy, grupujący połowę pracowników nauki, podejmujący ponad 50% wszystkich badań. Hasłem naczelnym: nauka bliżej przemysłu. Dyrektor Instytutu, pan pułkownik Kulesza, Roman, wręczył mi wymówienie, no i wprowadzili mnie pod karabinami już do mojego zakładu, zawieźli tam, pozwolili zabrać tylko osobiste rzeczy. Pan dyrektor administracyjny zrewidował mnie, żebym czasem nie wynosił czegoś tajnego i pod karabinami mnie wyprowadzili, jeść pan. Jacek Karpiński był indywidualistą ogromnym. Jeżeli czegoś się podejmował, to właściwie było to głównie jego dzieło. Natomiast w naszym kraju trzeba było dzielić się tą swoją wiedzą, swoimi osiągnięciami, a nierzadko palmy pierwszeństwa oddawać komuś innemu, a tego Jacek Karpiński na ogół robić nie chciał. W kampanii przeciwko K202 brała udział firma wrocławska, która produkowała odry. Do nich przemawiała informacja towarzysza Werewki, że nie ma takiego komputera. Odra 1305. 60 maszyn cyfrowych tego typu pracuje już w służbie czechosłowackiej gospodarki. Ale ten komputer ma, proszę państwa, zupełnie inne zadanie. Mianowicie pełni tutaj na wystawie jak gdyby rolę współgospodarza. Rozmawia z ludźmi i to w języku czeskim. Odpowiada na wszelkie pytania dotyczące osiągnięć i rozwoju Polski Ludowej. Wystarczy nacisnąć jeden z tych guzików, zaprogramować pytanie i za 5 dosłownie sekund odpowiedź jest już gotowa. Na przykład odpowiedź na pytanie, jak rozwija się polska gospodarka morska. 5 sekund minęło i już jest odpowiedź, która zawiera wszystkie dane dotyczące rozwoju naszego przemysłu stoczniowego, portów i żeglugi. To był 78 rok. Ożeniłem się z młodą, bardzo fajną matematyczką. Dzierżawiłem chałupę po niemiecku. 15 hektarów czy 10 hektarów ziemi fatalnej zupełnie, ale była. Chałupa była bez drzwi, bez okien, bez pieca, bez prądu. Tragedia. Miałem 50 kur, jajka sprzedawałem, miałem 3 świjaki i jedną krowę, którą doiła moja żona. To była jej działka, a ja karmiłem kury i świnie. Przyjechała kronika filmowa. Pani redaktor zapytała: panie, ale dlaczego pan akurat ze świniami tutaj ma do czynienia? A ja mówię, dlatego, że widzi pani, ja wolę mieć do czynienia z prawdziwymi świniami. Nie ma chyba wiele krajów na świecie, gdzie tak właściwie dołuje się naukę. Polska elektronika cofnięta jest od 10 do 25 lat. Przede wszystkim mamy zabagnioną technologię. Sytuacja taka jest bardzo podobna we wszystkich dziedzinach. Ludzie po prostu nie mogą pracować, nie mają czym, nie mają elementów, nie mają urządzeń, nie mają maszyn. A na dobrą sprawę nie mają po co. I to jest najgorsze. Dlatego, że wiedzą, że nawet jeżeli zrobią coś, to i tak to będzie pogrzebane, o tym nie wolno będzie mówić, o tym nie wolno będzie pisać i nie wolno tego wprowadzić do produkcji. Ta ucieczka do hodowli świń, skądinąd zajęcia potrzebnego także, była protestem wobec niemożliwości zrealizowania się w tej dziedzinie, do której czuł się powołany. Ja nie widziałam go akurat w tym momencie, tego, kiedy zajmował się tymi zwierzątkami, ale przypuszczam, że robił to z dużym zaangażowaniem, jako że jeżeli cośkolwiek robił, to zawsze robił to z zaangażowaniem.
ale no na pewno nie była to jego pasja życiowa. Przyszła zmiana ustroju u nas. Chciałem robić jakieś fajne rzeczy. Chociażby tego penlidera. To służy do bardzo szybkiego wprowadzania informacji do komputera. Zamiast te informacje wpalcowywać z klawiatury, myląc się przy tym bardzo często, to wystarczy te informacje przeczytać tym czytnikiem w ten sposób, o, prawda? To jest też dramat i w jakimś stopniu dramat naszej bankowości. Przed wojną te banki, które funkcjonowały w Polsce, miały swoich doradców technicznych, którzy orientowali się czasem lepiej od przedsiębiorców, co warto wesprzeć, w co warto inwestować. Taka sytuacja nie powtórzyła się w wolnej Polsce. To są urzędy do przydziału kredytów, a to nie są bankierzy. I stało się tak, że bank, który kredytował przedsięwzięcie czytnika pisma ręcznego, wyprzedzającego japoński, pierwszy japoński czytnik, przeszło półtora roku, cofnął kredyt, zlicytował tamtą fabryczkę, zlicytował samego Karpińskiego, który stracił nawet dom w Aninie i pełne wyposażenie tego domu. Oni sprzedali ten dom za grosze, nowy właściciel wziął, rozwalił dach, w domu stała woda, 5 cm wody, a ja pracowałem przy komputerze pod parasolem. Być może właśnie Karpiński jest tu przykładem takim ważnym. Był za wybitny na tamte czasy. Zaiste, bogatym niezmiernie jesteśmy krajem, jeżeli możemy sobie pozwolić na takie marnotrawstwo talentów i wiedzy technicznej. Żadnego innego kraju na świecie nie stać na zatrudnienie wybitnego konstruktora elektronika przy hodowli kurcząt i prosiąt. Ponieważ mam trudności z poruszaniem się, to muszę mieć rehabilitację, muszę mieć masaże. Te masaże powinny kosztować 800 zł miesięcznie. Na co nie mam, bo to jest tak, że albo ja będę miał co jeść, albo będę miał masaże. No nie ma rady. Czyli muszę dorobić. No to dorabiam w ten sposób, że projektuję strony, witryny internetowe. Głupia robota, ale parę złotych można zarobić. No.